przyznaję się do winy, możecie mnie zamknąć za to, że jestem taki przystojny. Siemanko wszystkim, Leszek z tej strony. Dzisiaj mamy piątek, 6:30 rano, dostaliśmy zleconko. Zbyszczeliła kierowcę opona 315, 80, 22,5 na osi wleczonej. Z tego co wiem, to stoi na zjeździe przed zjazdem na komorniki. Lewa strona może da radę zjechać na rozbiegówkę. Jeżeli nie, no to będziemy musieli tam zadzwonić po służbę drogową, żeby zamknęli pas. Właśnie podjechałem po Waldka, bo mówił, że jak będzie coś wcześniej, to mam go budzić. Nic, dzień się zapowiada ładnie, tym bardziej, że już jeden wyjazd za mną. Też byłem niedaleko autostrady, bo na S5 w Kleszczewie. Tam był akurat zapas do przykręcenia. Tak się dzisiaj dzień zaczynamy. Dobrze, wcześnie. Najwyżej wcześniej pójdzie się spać. Pokażemy wam z Waldemarem dzisiaj, jak my to robimy na autostradzie. Lepiej tak rano dzień zacząć, niż spać do 8-9. Waldek chyba nawet w rzeczach dzisiaj spał. Czuł, że będę dzwonił. Siemano, Waldemar. Widać, że się wyspałeś. Jak zawsze. Ciężka misja przed nami. Jaka? Jedziemy na oponę 315-80 na autostradę. Dobra. Wyspałeś się? No pewnie. No, Rzeźki, jesteś. Dojeżdżamy do awarii. Jesteśmy na zjeździe przed zjazdem na komorniki. Teraz będziemy go widzieć. No, obstawiam, że służba drogowa już jest. Tam są jakieś znaki. Uwaga, pojazd chyba na drodze. A raczej będziemy musieli zadzwonić, czy tam służba drogowa zadzwoni po policji, żeby zamknęli pas ruchu. Ruch nie jest największy, ale coś tam się dzieje. Tym razem już nam zostawili troszkę miejsca, więc nie jest, chociaż nie ma tak, nie jest tak bardzo wysunięte, można spróbować. Jeszcze ma napędową, zobaczcie, napędową oponę. Dobra, rozmawialiśmy tutaj z kolegą obstawy autostrady, mówi, że już po policję dzwonił i za chwilę będziemy działać. Wystrzał na wleczonej z lewej strony. Był duży huk? Był, dosyć galanty. A wystraszyłeś się czy nie? No tak, powiem tak, tak średnio, bo już nie jest to pierwszy wystrzał. Bo już jesteś wprawiony w boju. No, do wprawy jeszcze daleko, ale opanowałem sytuację. No to bardzo dobrze. A powiedz, od razu wiedziałeś, że to opona, czy...? Tak, bo jak tylko spojrzałem po lusterkach, to strzępki były w powietrzu. A szło wyczuć, że nie masz opony jednej? No szło. Widać, że auto stoi krzywo. Jakby była pusta, to może by tak od razu nie było czuć, ale jak jest załadowana, to czuć. No dobra, my jeszcze czekamy na policję, zaraz powinni przyjechać. Spiszą dane, zamkną pas ruchu. Będziemy mogli bezpiecznie zrobić dla każdego z użytkowników i nas, i innych uczestników ruchu drogowego. Więc nic nam nie pozostaje, tylko poczekać chwilę. Waldek, jak myślisz, bezpiecznie jest tutaj stać w tym miejscu na autostradzie ruchliwej? Nie, generalnie bardzo nietrafione miejsce, jeśli można sobie w ogóle wybrać takie na wystrzał. Prosty odcinek autostrady, każdy jedzie tyle, ile się da. Tyle wiadomo, 90 na godzinę, jak ogranicznik pozwala, osobówki oczywiście szybciej. Nikt na nas nie patrzy, nikt nie zwraca na nas uwagi. A ty jesteś mały, to tym bardziej ciebie prawie w ogóle nie widać. No nie, no, ale ja też nie dam się trafić. Wkomponujesz się w trawę, bo masz bluzkę niby odblaskową, ale i tak prawie cię nie widać, tylko głowa. To powiedz, jak można to troszkę polepszyć, te warunki bezpieczeństwa, kiedy my musimy stać i naprawiać koło? A czy polepszyć? No przede wszystkim w tym przypadku, wiadomo, służba drogowa zabezpieczyła w jakiś sposób, obstawiając pachałkami pas awaryjny, ale nie mają możliwości zamknięcia pasa drogi, więc mogłoby być już po robocie. Niestety czekamy na policję, która
jest uprawniona do zamknięcia pasa drogi. No i wtedy można powiedzieć, że będziemy bezpieczni, ale oczywiście różne rzeczy się zdarzają i nadal trzeba uważać. No to ja wam powiem z mojej strony do wszystkich operatorów dróg, operatorów samochodów dużych, małych. Jeżeli widzicie znak na telebimie, czy jak to się nazywa, uwaga, pojazd na pasie awaryjnym, zwolnijcie, zachowajcie szczególną ostrożność, bo z reguły jest to właśnie, tak jak mówiłem, ostatni pas z prawej strony. Nie jedźcie jeden za drugim, bez w ogóle pola widzenia. Najlepiej zjedźcie delikatnie chociażby, bo każde 10 cm dla nas się liczy. W tym przypadku nie życzymy wam tego, żebyście wy stali na tym pasie, ale pomyślcie, jeżeli to wy byście stali, na pewno byście chcieli, żeby albo wstrzymali ruch, albo tak jak mówię, zjechali jak najdalej od was. Więc my prosimy was z naszej strony, tych użytkowników, którzy pomagają ludziom na drodze, zachowajcie ostrożność, pamiętajcie, że my też mamy rodziny, każdy z nas, albo chcemy mieć rodziny, chcemy powiększać rodziny, mamy do kogo wracać, więc szanujmy siebie nawzajem. My, wulkanizatorzy, gumiarze, mechanicy, służby drogowe i wy, wszyscy kierowcy. I wtedy będzie ład i skład. Nie? Dobrze nie powiedziane, Waldemar? Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. No nic, dalej czekamy na policję. Mają czas, nie tak jak my, oni robią na godziny prawdopodobnie. Nie wiem, czy to jest. Z naszych podatków idzie na ich pensję, więc co zrobić? Generalnie dobra praca, tak, no. 400% płatne. Nie to co u nas, na akord trzeba jechać, im więcej tym lepiej. Oglądajcie nas dalej. Wpadajcie na kanał, dajcie suba, łapkę, komentarz. I może dzisiaj wytłumaczymy wam jeszcze, co robić po kolei, bo widziałem, że tam opona się całkowicie odkleiła. Chyba nawet wpadła między piasta a felgę, nie? Okaże się, jak odkręcimy. Po prostu zejdzie i będzie można ściągnąć normalnie, może będziemy się bawić, żeby ją wykręcić z tego tematu. Pokażemy wam dzisiaj ręczny montaż, demontaż koła na autostradzie. Nie tak jak ostatnio z maszyną. Widzę, że już panowie podjechali. Jesteśmy ze starszym posterunkowym, komenda miejska policji na autostradzie. Dzisiaj oni pełnią dyżur, pomagają obstawiać jakieś zdarzenia. Na jakim odcinku? Dwa kierunek Świecko-Warszawa. Podejrzewam, że w miarę często się spotykamy, albo będziemy spotykać, bo my też obstawiamy tutaj autostrady. Powiedz, dużo macie pracy ogólnie? No, na autostradzie zależy. W razie masz różne dyspozycje, nie? Busów i lawet do właśnie takich zdarzeń drogowych, nie? A jak widzisz to, czy im cieplej, zależne od pogody jest, czy nie? Nie, to nie ma znaczenia chyba. Nie ma znaczenia. U nas akurat znaczenie ma, bo im jest cieplej, tym więcej tych wystrzałów, tym częściej się tutaj jeździ, nie? Tak? Od naszego punktu widzenia. Ale co, ogólnie, tak jak mówiliśmy z kolegą, że praca jest niebezpieczna na tej autostradzie, nie? Praca niebezpieczna, no bo wiesz, kierowcy są jak są, nie patrzą, nie? Różne sytuacje się zdarzają, różne sytuacje się mogą zdarzyć. Mieliście jakąś taką naprawdę ostrą sytuację, że już na was jechali albo coś, czy nie? Ja jeszcze nie miałem, także no. Ja jeszcze nie, a nie wiem jak tutaj polecę. Ja raz miałem, że na nas jechali, wziąłem kierowcę i w ostatnim momencie ten odbił, ale już jechał normalnie na tira, nie? Już było ciepło, a ty Waldek? Na szczęście, oby jak tych sytuacji najmniej. Więc ja wam jeszcze raz wszystkim przypomnę, widzowie, jeżeli widzicie napis na telebimie, że coś się znajduje na pasie awaryjnym, widzicie niebieskie koguty pomarańczowe, zwolnijcie, posłuchajcie tutaj wiedzy policjantów, omijajcie i zachowajcie szczególną ostrożność. A my to dalej czekamy i czekamy i nie wiadomo, czy się doczekamy. A jak nie służba drogowa, to policja, a nie policja, to służba drogowa. Dzisiaj nas policja zaskoczyła akurat i byli bardzo szybko. Ale służba drogowa gdzieś zaginęła. Może mieli jakieś inne wezwanie, nie wiadomo. Nic nam nie pozostaje innego jak czekanie. Jeszcze Waldemar, co możemy zrobić? Otóż ekspertyzę, co w tym przypadku się stało. Czemu ta opona jednak wyścieliła, a nie dojechała do końca?
Trudno powiedzieć, jak podejdę bliżej, obejrzę, to będę wiedział coś więcej. Na razie wiadomo, że bieżnik odpadł. Próbujemy dla was sprawdzić, co się stało z tą oponą, że wyszczeliła, że nie wytrzymała do zjechania do drutu. Ale na to jeszcze musicie chwilę poczekać. Otóż dlatego, że cały czas czekamy na służbę drogową. Jadą jak na zbawienie. Służba drogowa zaszczyci nas swoją obecnością. On tam pewnie jakiś znak rozstawia. Tam daleko, pewnie wy go nie widzicie, ale my go widzimy. Tu nie ma się co jeszcze Waldek wychylać. To jest za bardzo niebezpieczne. Nie wychylaj się, bo stracisz tą swoją głowę cenną. A byłaby szkoda. Wszyscy już się niecierpliwią na tej autostradzie, bo im dłużej się stoi, tym większe zagrożenie. Lepiej to zrobić raz, dwa i po ptaka, a tak to stoimy, czekamy i jakby nie było, jesteśmy cały czas zagrożeniem, sami nawet dla siebie. Waldek już jest rozpalony, już jest gotowy do roboty od godziny. Teraz to już mi się nie chce. No ewidentnie tutaj ta współpraca nie zagrała tym razem. Coś poszło nie tak. Generalnie już nas frustracja zabija. Założymy oponę na naszą folgę. Później tylko przekręcimy, 2 minuty roboty. To był chyba dobry pomysł, co? No bardzo dobry. Tak i tak będziemy teraz czekać znowu. On już tam jedzie, widać go, ale nie może dojechać. A nam przykręcenie koła zajmie 3 minuty. Jednak jak to mówią, trzeba mieć tu i tu. A pompujemy, zostanie nam tylko zdjąć koło, założyć koło. Ale gościu jest nieziemski, normalnie tej... Dojeżdża! To jest nasz czas, Waldek, to jest nasz czas. To jest ten moment, zbliża się. Zobaczcie, ile to musi być osób, żeby wymienić taką jedną oponę albo koło. 3 policjantów, jeden ze służby drogowej, często jest ich 2. No i nas 2, to już jest pytanie, ile? Pytanie, po co jest tylu policjantów? Mówili, że coś tam jeden nie przyszedł do pracy i się pozmieniało wszystko w ich szeregach. Więc nas jest tu dzisiaj 6 do jednej takiej małej, szybkiej 2. Jeden robi, 5 patrzy. 2-minutowa akcja. Wjeżdża na pas. Dobra, Waldemar, możesz generalnie odkręcać koło. Ja ci odpalę. Dobra, mamy zamkniętą drogę. Jeden pas ruchu na autostradzie A2. Waldek już kręci koło. 2 minuty i będzie po sprawie. I znowu gumiarze zamknęli, zablokowali autostradę. Generalnie już może zbierać, my mamy dosłownie minutę. Więc jak chcesz zbierać. Kolega z obstawy chciał rozkładać pachołki, ja mu mówię, że może już składać, bo my już mamy koniec. Tak na szybce, co tu się stało, na szybkości sprawdzimy. Klasyczne oderwanie się bieżnika. Szukamy, czy gdzieś jest dziura. Śruba. Tu wygląda tu w tym miejscu, jakby coś się wydarzyło. Jakby nie było, czy szło ciężko, czy nie ciężko, wypada podziękować za pomoc w utrzymaniu bezpieczeństwa naszego i ruchu. My się już zbijamy. Podajcie na nasz kanał, dajcie suba, łapkę, komentarz. Do zobaczenia, hej!